przecież centralny, przecież Warszawa, przecież gości mam pełno, proszę Państwa, i z Polski, i z Holandii. I polski język słychać, to znaczy, że Państwo zobaczą Pałac Kultury Stalina i Lenina w Polsce, a tu na Chmielnej grupkę Anglików tylko spotkaliśmy, czyli że katolicka Polska. Czyli że oczywiście, że jesteśmy u tych żebraków na Chmielnej, katolickich, ale na razie my tu nie poddajemy się, tylko tak jak ten Jan Witek mówi, że tu wiatr wieje straszny, te ochoty, bo tam za Karfurkiem nie ma budynków, także w katolickiej Polsce, proszę Państwa, jest tak brzydko, szaro i wiatr wieje. A proszę Państwa, Warszawa, katolicka Polska, mówią, że jest obrzydliwa, że tylko na nią spluwają, pomimo, że tego deszczu nie ma, zapowiadają deszcz, to jeszcze przed czasem ten deszcz ze spluwania katolickiego się ten deszcz wydobywa. Także rechodupstwo polskie, rechodupstwo katolickie, że ta nawet Alicja Socha z Anglii, z Anglo-Ameryki Białystok mówiła, czy ja jadę do tych rechodupek katolickich i z powrotem. No gdzie? No tu do Warszawy, gdzie dziady katolickie machają kopytami swoimi katolickimi reptajlowymi rechodupskimi. Także zapraszamy.